Siemano, Womble, w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj tak skromnie sobie spędzimy te ostatnie dni z moim motocyklem, który właśnie idzie na sprzedaż. Stoi już na ogłoszeniu około tygodnia i jak tak widzę, to zainteresowanie jako takie jest, tylko że każdy ma po prostu daleko, no ale zobaczymy. Dzisiaj ma ktoś przyjechać, poglądać, zobaczymy, czy weźmie, czy nie weźmie. Pamiętam te czasy, jak sprzedawałem Kawasaki swoje, no to nie fajnie było. Nie fajnie, też zainteresowanie było w miarę jako takie duże, ale z telefonów to było zawracanie dupy od po prostu 10-letnich dzieci. I rozmowa wyglądała tak, że wszystkie pytania o motocykl, o cenę, już było dogadywanie miejsca i pod koniec rozmowy dzieciak po prostu zaczął drzeć mordę i się rozłączył. No także tak nie róbcie. Myślę, że z Hondą w najbliższym czasie się pożegnam, skoczę na coś większego. No i w sumie zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, przerzucamy się na GoPro i lecimy sobie trochę poświrować. Naprawdę trochę mi przykro, że ten motocykl idzie na sprzedaż, ale chciałbym tego motocykla tak nie męczyć po prostu na trasie, bo czasem jak jadę gdzieś z ziomkiem, no to po prostu nie nadążam. Ale tak, do poświrowania na miejscu jest w porządku. Dobra, nie będziemy tu świrować po placu. Lecimy dalej. Jak ja lubię ten przewiew wczuty w kasku. Temperatura dzisiaj jest spoczko, wczoraj padał deszcz. Dzisiaj nie jest tak jakoś gorąco zbytnio, ale na postoju wiadomo, na postoju to zawsze gorąco. Fajnie by było też go dzisiaj zatankować. Pasowałoby, żeby rezerwa się jednak nie świeciła w tych godzinach. Spoko. Na razie słuchajcie, nie będę go mył. W sumie nie wiem, czy będę go w ogóle dzisiaj mył. Nie no, przetrę go tam szmatką. Tak szczerze wam powiem, że na sprzedaży tak zbytnio mi nie zależy, bo wystawiałem go tylko z tego względu, że miałem na oku fajną DRZ-kę. Tylko że no problem jest taki, że wczoraj ktoś już ją kupił. Swoją drogą tak trochę szkoda mi go sprzedawać. Faktem, że wsadziłem tu dużo serca, pieniędzy. Gdzieś był CPN, więc profilaktycznie można go zalać trochę, bo widzę, że już jedna kreska paliwa została. Benzyna bezołowiowa 90. Proszę tankować. Myślałem, że to nie ziomek coś do mnie mówi. Tankowanie zakończone. Elegancko. No i okej, lecimy dalej. Kilometra siadło. Ale się droga zaczynała być nadziejna, więc odpuściłem. Kocham takie asfalty, świeżo położone. A jak mnie denerwuje ten łańcuch. Spadnie, spadnie. Urwać się nie urwie, no ale kurde, zapomniałem go przesmarować. Opowiem wam historię ostatnią, jaka mi się przytrafiła.
Bo przez ten tydzień to były u mnie dwie osoby oglądać ten motocykl. Oglądać jeden ziomek stwierdził, że trochę słaby. A drugi ziomek, to właśnie o tej sytuacji wam chciałbym powiedzieć, przyjechał obejrzeć ten motocykl. Ale to było na takiej zasadzie, że ziomek jakiś naćpany przyjechał. A czy od początku zadzwonił do mnie z numeru holenderskiego, z Holandii. To się zdziwiłem, tak odbieram, myślałem, że to naciągacze dzwonią, bo ja raz już do mnie tak dzwonili z Afganistanu i tak dalej. No ale odebrałem, no i chłop się najpierw pyta, czy ta Yamaha aktualna, bo ja Yamahy żadnej nie wystawiałem. I w ogóle żadnych pytań o motocykl, dosłownie nic, tylko mówi, że za godzinę będzie, żeby mu adres podać. No i jakoś zbytnio problemów nie było. Przyjechał chłop taki, no szczęśliwy nawet, mówi, że on dzisiaj musi motocykl kupić. Dzisiaj musi kupić motocykl. Mówił, że już 10 lat nie jeździł motocyklem. No ale co, odpaliłem go, podradowany ziomek stwierdził, o ładnie chodzi, ładnie chodzi. Chodzi i mówi, że to jest to, czego szuka. Stwierdziłem, że dobra, przyjechał, to pewnie kupi. I pyta się, czy kaw mam. No to przyniosłem mu kaw, ale go nie założył. Stwierdził, że już jedzie. Wrócił bieg i mu zgasł. No to kurde, i się mnie pyta. Dlaczego zgasł? No mówię mu, że sprzęgła nie wrzuciłeś, gościu. No wrzucił jedynkę bez sprzęgła, no to to jest... Gdzie ja w ogóle dojechałem? Zakaz wysypywania śmieci i odpadów, teren monitorowany. No dobra, nie sądziłem, że tu dojadę, ale już spoko. I już gość przyjechał autem normalnie. No i... Jak to tak można nie wiedzieć, że się sprzęgła używa podczas ruszania? No ale dobra, przewiózł się, trochę mu to szło, że tak powiem... Topornie, w ogóle jechał z nogami wystawionymi, tak do tyłu. No ale jedzie jeszcze oglądać jedną Yamahę, 30 km dalej. Tak sobie kminiłem, no ale słuchaj. Mówię, że szukasz motocykla 125, tak? Żeby jeździć na prawo jazdy na kategorię B. Tamta Yamaha to była WR250, to na 125 ty mnie pojedziesz, tak mu mówiłem. On, dobra, pojadę, a jak nie, to przyjadę potem, no nie? I wyszło na to, że nie przyjechał w ogóle. A moje założenie jest takie po prostu, że gość się zjarał dosyć ostro. Więc co, dzisiaj się wszystko okaże, czy ktoś go weźmie, dam wam znać najwyżej. Siemano, Honda sprzedana. Także co? Ja byłem po umowę jeszcze, bo nie sądziłem, że ktoś przyjedzie i po prostu tak z dupy sobie dzisiaj ją kupi. Więc pojechałem po umowę i wracam z powrotem. Chciałbym jeszcze poinformować, że nadszedł sezon letni, a jak wiadomo, temperatury idą w górę. Dostępne są w sprzedaży koszuleczki, takie jak ja mam na sobie. Oczywiście w 100% bawełniane, więc na letnie dni idealne, przewiewne. Zamówienia oficjalnie będą realizowane od następnego tygodnia, od poniedziałku, więc jak to oglądacie, no to za 2 dni. Także możecie się już zgłaszać po prostu na naszym Instagramie, wiadomości prywatnej. Lub na naszym Facebooku chciałby ktoś sobie zakupić taką koszuleczkę.